Jak żyć to nowa podróżnicza seria podcastu Karoliny Sobańskiej. W pierwszym sezonie przeniesiemy się do wielkich miast i poznamy insajderskie spojrzenia na codzienność w miejscach takich jak Paryż, Tokio, Kopenhaga, Los Angeles czy Barcelona. Postanowiłam zaprosić do siebie wyjątkowe osoby, które wybrały życie poza Polską i poznać ich świat. Jaki jest ich rytm dnia, co jedzą, o czym dyskutują i jak świętują? Zajrzyjmy do światowych stolic przez ich soczewkę i dowiedzmy się, jak żyć. Los Angeles. Sara Cwalina, youtuberka i podcasterka. Sara, dlaczego Los Angeles? Los Angeles to, no to było największe takie marzenie od zawsze, od dziecka. Myślę, że wychowałam się na po prostu wszystkich rzeczach z tutaj i na YouTubie, na filmach, serialach. I jak tylko się pojawiła jakaś taka propozycja i szansa, żeby się tutaj znaleźć, to nawet się jakby nie zastanawiałam. Miałam też takie przeświadczenie, że cokolwiek by się nie wydarzyło, to sobie poradzę i że ja muszę się tutaj znaleźć, że po prostu muszę, że nieważne co się wydarzy, czy wrócę, czy nie, że po prostu była taka, no, ogromne marzenie i nie wiem skąd, taka po prostu moc, że muszę się tutaj znaleźć. Czyli spełniłaś swoje marzenie i zastanawiam się, jakie to jest uczucie. No myślę, że to było takie największe marzenie ogólnie, powiedzmy w moim życiu. Pierwsze to było, żeby prowadzić, żeby działać w social mediach, żeby mieć kanał na YouTubie. I pamiętam, że to się spełniło i też miałam takie wow, to było niesamowite uczucie. I później takim drugim marzeniem zawsze było, żeby być w Los Angeles, żeby się tutaj przeprowadzić, żyć. I jak się to spełniło, to też nie potrafiłam uwierzyć, zwłaszcza jak się później przeprowadziłam do centrum Los Angeles, znalazłam mieszkanie, to byłam trochę w takim, no tak czułam się bardzo magicznie, że bardzo się wzruszałam, jak widziałam wszystkie rzeczy i nie potrafiłam uwierzyć, że jestem tutaj, że to się spełniło. I tak zawsze się śmieję, że przez pierwsze miesiące tak jeszcze nie widziałam LA za LA, tylko bardziej tak żyłam tym swoim marzeniem i tak rozczulało mnie wszystko i się zachwycałam. A później, no właśnie po paru miesiącach miałam, okej, że to jest już moje życie, moje prawdziwe życie. No, że trochę jest inaczej niż sobie wyobrażałam. Ale jak się przeprowadziłam i jakby wszystko się udało, to no czułam, że jakby, że to jest to, że ja już więcej nie potrzebuję, że to jest wszystko, co sobie tam wymarzyłam, się spełniło. No i to było niesamowite. Też sobie tak pokazać, że da się, że te marzenia są jakby osiągalne. I myślę, że to też tak bardzo wpłynęło, że jak to się spełniło, wszystko, co sobie tam postanowiłam, o czym marzyłam, to mogę jeszcze więcej. Tak sobie myślę, że miałaś taką fazę, tak zwaną honeymoon phase, że wszystko było wspaniale i nie dostrzegałaś pewnie tych trudniejszych kawałków, ale też ciekawe jest to, że z tego, co mówisz, wynika, że jednak LA spełniło te twoje oczekiwania na start, czyli to pierwsze zderzenie z rzeczywistością dało ci tą magiczną aurę, więc jestem ciekawa, jakie było to, co rozumiesz przez to stwierdzenie, że wszystko było takie, jak sobie wyobrażałaś, wymarzyłaś, że było takie magiczne, czyli jakie było to LA, którego oczekiwałaś i które sobie wytworzyłaś w głowie przed wyjazdem i jak przyleciałaś? Myślę, że wiadomo, że pogoda to jest taka pierwsza rzecz. Jak widzisz palmy, jest słońce, to jest, no już czujesz, że to jest to, jak po prostu w filmie. Ja też, no zwłaszcza wychowałam się na YouTubie i na osobach stąd, więc oglądając filmy i różne miejsca w Los Angeles, choćby Pink Wall czy Melrose, jakieś różne takie miejsca, czy Venice Beach, ten skate park, to będąc tam, no po prostu czułam się, no jakbym trafiła gdzieś, co jakby obserwowałam z daleka i cały ten taki świat i później się w nim znalazłam i jednak były te wszystkie takie elementy, które spowodowały, jakby czułam się jakbym no była w filmie, czy w jakimś serialu, czy na to, no, tam, gdzie właśnie to, co obserwowałam. Więc takie pierwsze wrażenie to było, że wow, że to, co widziałam tak mega z daleka, to jestem jakby w tym świecie. I myślę, że dlatego były takie duże, trochę różowe okulary, bo patrzyłam bardziej przez taki pryzmat, że o, widziałam to i teraz tutaj jestem. Później wiadomo, że jak widzę jakby Hollywood Sign, różne hajki i różne takie miejsca, które są, no wiadomo, krzyczą Los Angeles.
powiedziałaś o różowych okularach, bo to było dosłownie to hasło, które pojawiło się w mojej głowie, że co było, jak je zdjęłaś, ale to za chwilę cię o to zapytam, bo użyłaś takiego stwierdzenia, że pojawiła się taka szansa i że sama nie mogłaś uwierzyć, że to się spełniło i że jak to już się udało i już tu jedziesz, to już jest to spełnienie marzeń. Co przez to rozumiesz? W sensie, jak się tam znalazłaś z takich bardziej praktyczno-technicznych kwestii? Bo to może brzmieć bardzo enigmatycznie, jednak przeprowadzka do Stanów nie jest aż tak prosta, jak w sytuacji, kiedy przenosisz się gdzieś, na przykład w Europie, gdzie te prawa są zupełnie inne. Więc co to znaczy, że pojawiła się szansa? Więc tak, mój brat przeprowadził się. Dla niego, wydaje mi się, że w naszej rodzinie było zawsze takie marzenie ogólnie, żeby wyprowadzić się gdzieś za granicę. I zawsze to było dużym marzeniem właśnie też mojego brata, żeby się przeprowadzić tutaj, do Los Angeles, do Kalifornii. I mu się udało przez szkołę. Ja jakby też wiedziałam, że mogłabym przez szkołę, ale on trochę przez taką wymianę studencką. I ja wiedziałam, że gdybym chciała tutaj, to też bym musiała zacząć studia i trochę iść jego drogą. I nie widziałam się za bardzo, że... Było to skomplikowane i takie rozłożone na lata, że trochę by to zajęło, a jednak byłam skupiona na tym, co robię i nie czułam, że chcę jakby, że to jest też taka jakby moja droga, żeby przechodzić przez właśnie uczelnię i robić wymiany. Udało się to nie przez wymianę studencką, tylko od razu, aby zaaplikować tutaj na college, bo właśnie, żeby znaleźć się w Stanach, to albo jeżeli dostanie się ofertę pracy, albo wiza studencka. Później wiem, że jest wiza modelingowa. Jest jeszcze inna wiza, gdzie można, gdy ma się swój biznes i zainwestuje się. I ta wiza studencka była taką jakby najszybszą i dla mnie, powiedzmy, że najłatwiejszą opcją, żeby właśnie tutaj się znaleźć. Ale wiem, że też to był taki duży rzut na, jakby skok na głęboką wodę. Powiedziałaś, że to był skok na głęboką wodę, ale jednocześnie spełnienie marzeń i jestem bardzo ciekawa właśnie, co się wydarzyło, a raczej co dostrzegłaś w momencie, kiedy właśnie zdjęłaś już te różowe okulary i zobaczyłaś LA prawdziwymi oczami. Co było inne niż te oczekiwania? Co cię może, nie wiem, zaskoczyło? Albo co okazało się być... Rozczarowanie to jest duże słowo, ale taką właśnie prawdziwą rzeczywistością. Myślę, że te różowe okulary tak powoli tak schodziły. Jak zaczęłam tak już żyć takim, powiedzmy, że normalnym życiem, taką codziennością, gdzie na przykład chodziłam na siłownię prawie tam codziennie na początku, bo tak chciałam wtopić się, powiedzmy, ale to też myślę, że później opowiem, bo są różne takie aktywności, które wszyscy tutaj robią i fajnie jest też je porobić, żeby się tak trochę wtopić i poczuć i pożyć razem z tym miastem. I myślę, że zaczęło się od tym, jak na samym początku, jak zaczęłam jeździć tutaj samochodem, ponieważ zaczęłam mieć samochód. Na początku było super i wszystko mi się podobało, a później jak tak więcej jeździłam i widziałam, miałam jakby różne okolice i ten taki obraz bezdomnych, to miałam już takie, że na początku w ogóle nie przypominam sobie, żeby jakby widziałam to, ale tak odsuwałam to od siebie. Wydaje mi się, że nie chciałam tego przyjąć, czy zauważyć, że jest coś, no jest to bardzo szokujący widok i z czasem tak zaczęłam dostrzegać, że wow, że to jest duży problem, że to jest coś takiego bardzo widocznego, z czym jakby nigdy nie miałam jakby styczności w żadnym innym miejscu i zauważyłam, że okej, że pojadę na przykład do Beverly Hills i w ogóle tego nie ma żadnych bezdomnych i wydaje się jakby to było Los Angeles. Można po prostu patrzeć przez pryzmat jakichś tam mniejszych właśnie dzielnic, które są, powiedzmy, jakoś bardziej idealne i nie ma tam jakichś właśnie problemów. A później tak patrząc, okej, Los Angeles to jest całe to miasto i jest ten taki kontrast i że niektóre osoby chodzą do innych, jakby są w takich swoich banieczkach, trochę pozamykani, ale jednak taki realistyczny obraz tego miasta, no to jest na przykład Hollywood i ta bezdomność taka bardzo szokująca i w pewnym momencie no budzi się tak w środku, że coś jest nie tak tutaj, że coś... Na przykład na początku byłam w takim szoku, że wszyscy są bardzo otwarci i każdy zagaduje i jest taki small talk,
A później z czasem zauważyłam, że okej, są wszyscy tacy przyjaźni albo się interesują tobą, ale może nie z takiej szczerze takiej przyjaznej, że chcą ciebie poznać, tylko bardziej jakby pojawia się to pytanie, co robisz, czym się zajmujesz. Pamiętam, że jak pierwszy raz trafiłam na imprezę i podszedł do mnie akurat chłopak i był taki mega przyjazny, miałam takie, że wow, jakby super wrażenie, to była też jakby taka, to była też moja pierwsza impreza, jakieś pierwsze wyjście i ktoś się jakby od razu zainteresował, się tak poczułam fajnie i było to takie pytanie, czym się zajmujesz, co robisz, jakaś wymiana Instagramami i miałam, że okej, ten chłopak jakiś właśnie zainteresowany i wróciłam i opowiedziałam to mojej współlokatorce i mi powiedziała, że to jest takie bardzo normalne, że to jest taki networking, że ktoś wychodzi, to się pyta, czym się zajmujesz, właśnie wymiana Instagramami i koniec, jakby na tym kończy się rozmowa. Nie ma takiego szczerego zainteresowania się, tylko bardziej takie transakcjonalne. Więc też na początku, jak myślałam, że wow, wszyscy są tacy przyjaźni, to jednak później często zauważyłam, że okej, to jest, ludzie są przyjaźni, ale jednak coś, powiedzmy, że chcą od ciebie, albo tak próbują jakby sprawdzić, czy no nie wiem, po prostu bardziej tak transakcjonalnie podchodzi się do relacji i też jak to zauważyłam, to miałam takie okej, to jednak jest trochę inaczej. Nie wiem, czy jeszcze było coś z takimi, co mnie zszokowało. Wiadomo, że korki. Tak myślałam, że to powiesz, jakoś też wysłałam ci to, powiedz o korkach. Myślę, że na początku to było super, że sobie mogę słuchać podcastów, muzyki, ale jak chcę przejechać dosłownie kawałek i zajmuje to pół godziny, gdzie normalnie albo w środku nocy zajęłoby, nie wiem, tak 5 minut, to jest to później męczące, bo tak liczysz później ten czas i jak on ucieka. I też jest dosyć zabawny widok, jak się jest na autostradzie, na jakiejś właśnie większej ulicy, jak na przykład ludzie są w samochodach i robią wszystko w tym samochodzie, że oni żyją czasami w tych samochodach, że cały czas widzę, jakby to jest takie oczywiste, że każdy jest na telefonie w samochodzie. W korku po prostu albo jedzą, rozmawiają i trochę ludzie tak żyją w samochodzie, dostosowują też samochód do tego, czy są po prostu przyzwyczajeni, że spędzają jakby dużo dosyć czasu w samochodzie. Więc tak, na początku myślałam, że to jest super, że mam jakby czas dla siebie i też lubię jeździć samochodem, a z czasem widziałam, że jakby jak nie ma to sensu i na przykład widok, że każdy jest w samochodzie, jedna osoba w jednym samochodzie i po prostu całe ulice zapełnione. No to, co wydaje mi się, że najbardziej jest u Amerykanów, co sobie stawiają na pierwszym miejscu, to jest jakby wolność i taka indywidualność. I to da się jakby poczuć bardzo tutaj. I taki komfort, na pewno. Tak. Ale przyszło mi do głowy tak totalnie dygresyjnie, że w niektórych miejscach w Stanach, w Kalifornii konkretnie, widziałam, że na przykład są pasy dla osób, które jadą więcej osób. To chyba to carpooling, czy coś w tym stylu, że jakby jest promowane to, prawda, żeby jednak nie siedzieć pojedynczo w samochodach, bo to jest ogromna strata wszystkiego, tak, planety, ale też czasu innych ludzi, którzy stoją w korkach, kiedy każdy ma swój własny samochód. Ale zaśmiałam się, bo powiedziałaś wcześniej, że w LA trzeba mieć samochód. To tak zabrzmiało bardzo poważnie, jakby wiesz, zgodnie z prawem w tym mieście. Każda osoba, która się przeprowadza, musi mieć auto, ale trochę tak jest i ja pamiętam, że dla mnie na przykład teraz, jak byłam w LA w wakacje, to było duże wyzwanie i to była jedna z tych rzeczy, których się bardzo bałam i byłam z siebie dumna, że udało mi się to przełamać. Opowiedziałaś, że prowadzisz auto i że bardzo to lubisz. Ja też to lubię, ale prowadzenie auta w Kalifornii, konkretnie w LA, wydawało mi się być czymś najbardziej przerażającym, jeśli chodzi o jakiekolwiek doświadczenie z samochodami. I wypożyczyłam samochód i prowadzenie na tej, nie wiem, ilopasmowej drodze, na jakimś wiadukcie z zawrotną prędkością, bo tam strasznie szybko się jeździ po mieście, jak są te wszystkie obwodnice, jeszcze po ciemku z widokiem na downtown, i ja w Fiacie 500 w tym sznurze samochodów myślałam sobie, wow, jeżeli przełamałam ten strach, to naprawdę mogę wszystko, oczywiście śmiechem, żartem, ale też to, co mi się kojarzy z LA, bo właśnie jak byłam za pierwszym razem, to nie miałam auta i to też osobny temat, myślę, nie wiem, czy kiedykolwiek doświadczałaś w ogóle transportu publicznego w LA, ale możesz powiedzieć coś o nim za moment, ale ja swoje tam odjeździłam, ale też miałam różnych znajomych, którzy mnie życzliwie wozili. I pamiętam, że zadziwiło mnie to, że temat
korków i miejsc parkingowych to jest coś, o czym wszyscy rozmawiają. Tak jak, nie wiem, u nas się rozmawia o pogodzie, to tam wszyscy mówią o korkach. Zdaje się, że rzeczywiście tak jest, że po prostu jest misja parkowanie albo misja, o której muszę wyruszyć, żeby nie wbić się w godziny szczytu. Więc jestem ciekawa, czy rzeczywiście tak na co dzień też to obserwujesz. Tak, to jest prawda. To jest coś, na co ja też bardzo zwracam uwagę. Właśnie te dwie rzeczy, o których powiedziałaś, że o której godzinie można jeździć, ponieważ są te godziny takie no, szczytu, gdzie po prostu są takie korki, że nie da się przejechać. I to na przykład jak myślę, żeby pojechać gdzieś dalej, czy na przykład wschodnią część Los Angeles, czy na zachodnią nad ocean, to muszę sobie tak kalkulować, że okej, albo muszę zostać na dłużej, żeby wrócić wieczorem jakby później i ominąć taki korek, który się dzieje o 15-16, albo muszę przed. I tak dostosowujesz trochę swoje życie do tego, jak działa to miasto. I również jakby z miejscami parkingowymi to jest, wydaje mi się, że każdy tutaj przeżywa. Jest to ciężkie. I też jak gdzieś jadę, to okej, w tym miejscu nie ma parkingu, więc muszę wyjechać tak 15 minut wcześniej, żeby znaleźć parking, bo na przykład nie chcę się spóźnić. Ale też myślę, że tutaj jest to takie zaakceptowane, że wiele osób się spóźnia i to też tak, więc tak jakby jest to takie akceptowane, bo każdy wie, jak wygląda tutaj sytuacja na przykład z parkowaniem. Albo też niektóre osoby się tak zupełnie poddają, że są miejsca, gdzie po prostu nie ma parkingu i musisz zapłacić na przykład za valet parking tam $25. To ludzie nie chcą tego robić, jakby wiedzą, jaki jest problem, to biorą Ubera, pomimo że jakby mogliby podjechać, to wolą zamówić Ubera, zapłacić więcej i ominąć ten taki problem z szukaniem parkingu, bo w niektórych miejscach naprawdę nie ma i nawet dla nas to jest, wydaje mi się, że w Europie, czy nie wiem, ja miałam taką styczność, że często się, jak nie było parkingu, to się dało zapytać, gdzie da się zaparkować i często było się gdzieś poprowadzonym, a tutaj czasami na przykład, gdzie nie było parkingu, ja byłam taka zdziwiona, że no jakby powinien być parking, jak jest restauracja, to tutaj to nie jest w ogóle w ich interesie. Jak nie ma parkingu, to jakby to jest twój problem. To nie jest jakby niczyj restauracji czy jakiegoś miejsca. No i to są takie właśnie dwie rzeczy, o których trzeba zawsze myśleć. Jest to problematyczne, ale też da się przyzwyczaić i po prostu to jest Los Angeles. I powiedz nam, co to jest valet parking, jakby ktoś nie wiedział. Valet parking to jest przy jakichś właśnie restauracjach, barach, to jest parking, gdzie po prostu podjeżdża się, podchodzi pan i zabiera samochód. To jest taki parking jakby obsługiwany, że ktoś zaparkuje za ciebie i wydaje mi się, że właśnie w takich lepszych miejscach nie każde miejsce to oferuje. To jest no takie bardzo duże ułatwienie i wydaje mi się, że na przykład w filmach czasami możemy to zauważyć, czy w jakichś serialach, że wiecie, albo na przykład przy paparazzi jakieś wideo na YouTubie, że ktoś po prostu podjeżdża do jakiegoś miejsca, podchodzi ktoś, oddaje się kluczyk, wchodzisz do środka i ktoś zajmuje się twoim samochodem i oczywiście trzeba za to zapłacić, ale omija się ten taki problem z szukaniem parkingu. No tak, wszędzie można wynaleźć sposób na zmonetyzowanie problemu, więc tutaj jest to świetnie rozwiązane, ale też przypomniała mi się jeszcze kolejna anegdota. Ja myślę, że parę się pojawi w przypadku tego miasta. Właśnie jak zatrzymywałam się w Airbnb, będzie prawie 5 lat temu i mój host powiedział, że nie może pojechać na kolację ze znajomymi, dlatego że już minęła ta godzina, kiedy mógł ruszyć. W związku z tym dołączy do nich zamiast o 18, o 21, czyli po kolacji. I on taki siedzi zadowolony na kanapie. Mówię, ale nie jest ci szkoda, że ominiecie posiłek z przyjaciółmi, że robiliście plan? On tak, nie, no wszyscy są przyzwyczajeni, że czasami ktoś odpadnie z takiego powodu, a mi się po prostu nie chce siedzieć w samochodzie. Więc to było ciekawe, ale właśnie to jest też spójne z tym, co mówisz, że jest taka powszechna akceptacja tego, że po prostu tak jest. I ludzie też nie robią sobie z tego jakiegoś wielkiego problemu, jeżeli ktoś właśnie będzie jakoś mega spóźniony. Także no ciekawe, inne. Coś właśnie do czego się przyzwyczaiłam, że właśnie ktoś anuluje plany w ostatnim momencie, że byliśmy umówieni, ale coś wypadło, coś było trzeba zrobić, gdzieś pojechać albo utknęło się gdzieś w jakimś korku, w jakimś miejscu. I na początku myślę, że miałam takie, że okej, czy ta osoba nie zwraca jakby uwagi na to, nie bierze jakby pod uwagę tego, że ja miałam jakieś plany, czy zaplanowałam sobie dzień jakby wokół tego spotkania.
Ale później też na przykład parę razy zdarzyło się to mi, że musiałam anulować jakieś plany, bo gdzieś utknęłam, czy coś się po prostu wydarzyło. I jest to bardziej, myślę, że takie akceptowane tutaj, że każdy wie, że no jesteśmy umówieni, ale może to jakby też przepaść w ostatnim momencie i ciężej też zauważyłam tak łapać się ze znajomymi spontanicznie, że tutaj jednak trzeba bardziej planować, żeby się spotkać. Ale też wspomniałaś, że na przykład możesz mieszkać w jakiejś dzielnicy typu w Beverly Hills i żyć w takiej swojej bańce, na przykład nie widzieć bezdomności, albo że inaczej wyglądają relacje czy spotkania, jeżeli umawiamy się z kimś, kto mieszka dalej. Czy powiedziałabyś, że życie się trochę toczy jakby w twojej okolicy, w twojej dzielnicy i że to są takie małe światy? Bo ja się spotkałam z takim stwierdzeniem, że LA to jest trochę takie państwo, miasto. Więc zastanawiam się, czy ta codzienność też często się zamyka na twoją, w twojej okolicy, którą sobie wybierasz do mieszkania czy do pracy. Myślę, że to, co tutaj no właśnie zauważyłam, że ludzie, że ciężej czasami właśnie jest się spotkać, zwłaszcza jak ktoś mieszka dalej, ponieważ okej, żeby dojechać gdzieś, zajmie to tyle i tyle, więc często wydaje mi się, że ludzie po prostu nie mają siły czy energii, żeby poświęcić tyle czasu, żeby się z kimś spotkać i łatwiej jest zostać w domu i na przykład nie spotkać się, niż przechodzić na przykład przez to, że jechać do jakiegoś miejsca, będzie problem z parkingiem, albo trzeba cokolwiek wyjechać jakoś wcześniej, czy będzie ten korek. Na przykład jak też się wychodzi na imprezę, przez to, że to miasto jest takie duże, a na przykład chce się pić alkohol, to nie można jakby prowadzić samochodu, więc trzeba wziąć Ubera i żeby pojechać na inną stronę miasta czy do jakiegoś miejsca, no to jest to już jakby cała wyprawa. Jak tak się pomyśli o tym, co trzeba zrobić, to często się po prostu tak poddajesz, że okej, że nie, że wolę zostać z takiej czystej wygody. Na przykład ja przed przeprowadzką w ogóle nie miałam pojęcia, że tak działa Los Angeles i właśnie też się spotkałam z tym terminem, że to jest takie państwo, miasto. I to, co jest najważniejsze, myślę, że bardzo dużo ludzi nie wychodzi właśnie z tych swoich dzielnic, ponieważ każda dzielnica jakby ma wszystko, że wszystko znajdziesz, wszystko jest pod zasięgiem ręki, czy jakieś czy bary, czy restauracje, kluby, jakby wszystko masz obok siebie i nie musisz na przykład wyjechać gdzieś dalej do innej dzielnicy, że wszystko jest dostępne i to jest właśnie bardzo ważne, żeby mieć znajomych w tej samej okolicy, w tej samej dzielnicy, ponieważ jak nie, no to jest bardzo ciężko, żeby coś zrobić bardziej spontanicznie. Ja bardzo lubię na przykład inne okolice niż w tej, której się znajduję, chociaż jak cię z kimś spotykam i też tutaj mam znajomych w okolicy, to idziemy gdzieś, gdzie jest właśnie blisko nas jakieś miejsce, ale na przykład ja bardzo lubię ten wschód Los Angeles, czyli Silver Lake, Los Feliz, Eco Park i to są takie moje ulubione miejsca i też jeżeli chodzi o osoby, które tam mieszkają, to czuję, że bardziej nadaje na ich falach. Jest tam więcej creatives, więcej takich osób. Jeżeli chodzi też o jakiś styl ubierania się, wyrażania siebie, taki bardziej eksperymentalny i który mi się podoba, a jednak na przykład West Hollywood i Beverly Hills, tak właśnie stereotypowo to ludzie po prostu wyglądają bardzo, bardzo dużo przykładają uwagi do tego, jak się prezentują i w takim kanonie czy w jakimś takim szablonie, jak powinno się wyglądać, jakby też takie dopasowywanie się trochę. Więc ja nie mam z tym jakiegoś problemu, żeby tak przemieszczać się przez jakby różne okolice i wychodzić gdzieś, gdzie może właśnie jest to trudniejsze, czy jest to właśnie większa jakaś taka przygoda. Więc tak też myślę, że w Los Angeles najlepiej jest mieszkać w tej okolicy, którą najbardziej lubisz i w której jakby czujesz się najlepiej. Ale też jeżeli nie ma się jakby takiej możliwości, to da się podróżować, tylko trzeba wtedy później się właśnie liczyć, że no jest, że jest to jakaś przygoda i jest to coś trudniejszego, ale też zauważyłam, że wychodząc na przykład w mojej okolicy, spotykam te same osoby, spotykam te osoby, które mieszkają. Ja mieszkam w West Hollywood i tutaj jest taki, powiedzmy, że wysyp, czy najwięcej osób tutaj mieszka, które zajmują się właśnie są na jakby social mediach, dużo influencerów i dużo
osób, które mają jakieś swoje startupy. To jest bardzo ciekawe, bo powiedziałaś, że osoby na przykład z okolicy Beverly Hills czy West Hollywood chcą się wpasować w kanon i zależy im na wyglądzie, ale jednocześnie tak sobie myślę, że to jest dokładnie ten kanon, który obowiązuje w tej małej grupce, bo kiedy by właśnie pojechali na drugą stronę do East LA, okazałoby się, że zupełnie tam nie pasują i jakby ja się totalnie z tobą utożsamiam, bo mi też ta estetyka i ten klimat jest zdecydowanie bliższy i bardzo lubię te okolice, czy właśnie Silver Lake, czy Los Feliz i ja też sobie myślę, że tam wiele osób wygląda fajnie i to może wydawać się takie bardziej nonszalanckie, ale to też mam wrażenie jest bardzo przemyślany zabieg, który się wpasowuje w tamtejszy kanon. I nie byłabym sobą, gdybym cię nie zapytała właśnie stereotypowo, bo też o to trochę chodzi, żeby sobie pogeneralizować, że nie da się przedstawić każdego indywidualnego przypadku. Wiadomo, że to zależy, ale myślę, że fajnym zabiegiem jest próba takiego uogólnienia, jak wyglądają takie postaci, persony mieszkające w przeróżnych dzielnicach, jakby czym się zajmują zazwyczaj, jak wygląda ich taki styl życia. Więc jakbyś nas mogła przeprowadzić przez te różne małe światy, małe miasteczka wewnątrz LA, na przykład właśnie zaczynając od tej wschodniej części, o której mówimy, którą bardzo lubimy. Dodam tylko od siebie, że mówi się, i to jest takie jednak śmieszne, nie, że my szukamy często jako Europejki tej Europy za oceanem. Jakby człowiek marzy o tym, żeby spełnić ten amerykański sen. Ja też się pod tym podpisuję, że dla mnie Stany były taką naprawdę ziemią obiecaną i marzyłam o tym wyjeździe. Po czym to, co mi się najbardziej podobało w Stanach, to było to, co przypomina Europę, więc jest to pewien paradoks i strasznie chcemy się śmiać, ale też jak powiedziałaś właśnie, no to jest tak bardziej jak w Europie, albo tutaj właśnie jest trochę inny klimat, tu można chodzić pieszo i myślę sobie, no tak, jakby szukamy tego, mimo że jesteśmy w tym wymarzonym LA. Więc już nie biorąc tyle pasu antenowego, powiedz jakby, co charakteryzuje te osoby we wschodniej części, no i potem w różnych innych okolicach, które poznałaś czy sobie poobserwowałaś. Myślę, że jest taki bardzo widoczny, jakby da się właśnie zaobserwować i tak i wyciągnąć trochę jakby uogólnić powiedzmy te grupy. To myślę, że właśnie na wschodzie Los Angeles, czyli właśnie Los Feliz, Silver Lake, Eco Park, to są takie, no to jest wschód. Tam jest właśnie dużo creatives, właśnie osób, które pracują, na przykład fotografowie, czy jeżeli chodzi o filmowców i wszyscy lubią, myślę, że ci ludzie biorą takie największe, wydaje mi się, inspiracje właśnie z Europy i z Nowego Jorku, że ludzie wyrażają się, jest duże zainteresowanie modą, bardzo eksperymentują, są też otwarci, ale też tak widać, że bardzo indywidualni, każdy jest osobną wyspą i każdy lubi być takim jednym słowem jakbym miała określić, każdy chce być cool i da się to tak wyczuć. Mm-hmm. I wszystkie jakieś takie też na przykład trendy, jeżeli chodzi o modę, to tam najbardziej jakby widać, bo jednak myślę, że w innych obszarach to ludzie tak nie zwracają uwagę na przykład na trendy. I też jeżeli chodzi na przykład w tej okolicy wschodniej o jedzenie, o restauracje, to też jest bardzo dużo takiej inspiracji z Europy czy właśnie z Nowego Jorku, mam wrażenie. I tam też są jakby moje ulubione restauracje. Więc jeżeli bym miała właśnie tak podsumować, to w tej okolicy jest dużo właśnie takich cool osób, bardziej takich wychillowanych bym powiedziała, którzy może nie zwracają tak uwagę, nie stawiają pracy na pierwszym miejscu, czy jakiejś takiej, wydaje mi się, że pracy nie stoi jakaś taka duża część ich osobowości, żeby mówić o pracy, tylko właśnie częściej się spotyka osoby, które siedzą w kawiarniach i czytają książki, piszą, gdzie na przykład w Beverly Hills, gdzie się pójdzie do kawiarni, to wszyscy siedzą na komputerach, na laptopach i pracują albo mają jakieś spotkania. I później tak przechodząc od wschodniej strony Hollywood, to jest taki trochę miks wszystkiego i wydaje mi się, że Hollywood jest bardziej taki turystyczny, że tam ja na przykład nie znam nikogo, kto by mieszkał tak w centrum Hollywood. Tam jest jednak Walk of Fame, jest bardzo dużo też bezdomnych. Powiedziałabym, że to nie jest zbyt bezpieczna okolica. Byłam parę razy na przykład w nocy i naprawdę nie czułam, jakby
było, czułam się tak, czułam aż się zagrożona, jakby będąc tam. I nikt raczej nie chodzi tam w te okolice. Jakby też, no właśnie, nie znam nikogo, kto by tam mieszkał. Jest to bardziej turystyczne miejsce. Albo ktoś, kto przeprowadził się do Los Angeles, to jest takie pierwsze miejsce, w którym po prostu się znajduje, no bo Hollywood każdy zna. Ale... Tak, tak. Ja muszę ci przerwać, bo to jest w ogóle z serii pod tytułem Zdejmujemy różowe okulary i zderzamy się z rzeczywistością, to myślę, że w naszych głowach właśnie obraz wykreowany przez popkulturę tego, czym jest Los Angeles, no to Los Angeles jest Hollywood, a Hollywood to miejsce, gdzie spotykasz gwiazdy filmowe i wszystko błyszczy i jest piękne i pachnące. Dla mnie w momencie, kiedy ja wysiadłam z autobusu, bo tak właśnie moja pierwsza podróż do LA była autobusami, co też wtrącę dygresję, że to jest ciekawe, że powiedziałaś, że od początku miałaś auto i wydaje mi się, że jeżeli właśnie masz samochód, to możesz sobie tak to życie jakoś poprowadzić dosłownie, że omijają cię pewne obrazy, a ja przez to, że po prostu absolutnie w swojej takiej nieświadomości i jakiejś odwadze wsiadałam w transport publiczny, który w LA jest dosyć fatalny, miałam styczność z takim prawdziwym światem i całym przekrojem społeczeństwa i niestety tak to jest, że w tym transporcie publicznym, szczególnie właśnie w autobusach, raczej jeżdżą osoby, powiedzmy, biedniejsze i też bardzo wiele osób bezdomnych czy osób z różnymi problemami psychicznymi, więc jest to bardzo dziwne doświadczenie, ale właśnie jak wysiadłam, przechodząc do meritum, jak wysiadłam sobie w Hollywood, cała podekscytowana, że będę szła tą słynną Walk of Fame, gdzie są te po prostu dłonie gwiazd, ja byłam absolutnie przerażona, jeszcze wysiadłam przy siedzibie scjentologów, gdzie powitali mnie panowie z tak przerażającymi wyrazami twarzy, pomyślałam sobie, o wow, jakby jestem w piekle. Więc to było dosyć ciężkie, ale tak samo właśnie jak powiedziałaś, myślę, że ktoś może sobie tam zarezerwować czy mieszkanie, czy jakieś Airbnb, czy hotel, myśląc, że właśnie trafia do centrum świata i lekko się przestraszyć, nawet nie tyle rozczarować, co przestraszyć tego, co tam zobaczy. Tak, myślę, że jakby każdy wie, że Hollywood to jest, no każdy zna Hollywood, Walk of Fame i wszystko, ale to jest taka jakby według mnie najmniej atrakcyjna okolica i której raczej jakby każdy unika, nikt tam nie chodzi. Też jeżeli chodzi o jakieś imprezowanie, są bardzo jakby na przykład znane miejsca i kluby, ale jednak mało osób po prostu tam idzie, ponieważ nie wiem, może przez to, że Hollywood jest tak popularny i znany i turystyczny, powiedzmy, to osoby, które są jakby stąd, czy jakby mieszkają tutaj, rzadko tam idą, bo jakby liczą się z tym, że tam są zawsze piękne domy. Turyści, nie ma parkingu, jest brudno na ulicach, jest właśnie bardzo dużo bezdomnych. No i Hollywood jest właśnie najmniej taką atrakcyjną okolicą. Później przechodząc do West Hollywood i Beverly Hills, wydaje mi się, że to są takie dosyć podobne obszary, jeżeli chodzi o osoby, chociaż Beverly Hills jeszcze się różni od West Hollywood, że jest wszystko bardziej podkręcone, że jest po prostu czysto na ulicach i to jest taki największy właśnie kontrast, na przykład Hollywood i Beverly Hills, Rodeo Drive. Tam nie ma bezdomnych, jest czyściutko na ulicach, jest wszystko po prostu posprzątane i czujesz, jakbyś była jakby w zupełnie innym miejscu, a tak naprawdę to jest może 15 minut, 20 samochodem, a zupełnie inny świat, inni ludzie. I właśnie West Hollywood i Beverly Hills, jeżeli chodzi o osoby i taki uogólnienie czy stereotyp, to są osoby bardzo skupione na pracy, zapracowane, skupiające się też bardzo na wyglądzie, żeby po prostu wyglądać, czy to właśnie w kanonie, czy żeby trochę pokazać też swój taki status, jeżeli chodzi o sytuację finansową, czy jakby swój status taki też społeczny. Zwraca się bardzo uwagę na to, jakim samochodem się jeździ. Też na przykład ja nie mam problemu, żeby wychodzić gdzieś, powiedzmy, bez makijażu i po prostu wyjść gdzieś w jakieś okolice, a tak też tak na przykład czuję z zewnątrz, jakby w tamtych okolicach, na przykład Beverly Hills, że to jest jakby taki wymagany, jakiś taki standard. Przepiękne domy, przepiękne okolice, w ogóle można tam sobie pojechać. To jest też fajne, że jest ogromna wolność w tym mieście, że jakby możesz wszędzie się znaleźć, te jakieś super
okolice, dzielnice nie są zamknięte. Tam możesz wejść, zobaczyć, poglądać się najlepsze domy, możesz pojechać w góry i zobaczyć to wszystko, bo jest jakby ogromna wolność, nikt ci nie zabroni. Chociaż wiem, że jakby da się wyczuć przez to, jak zwracają uwagę na przykład, no nie ma bezdomnych w Beverly Hills. I to też jakby dużo mówi, no bo każdy tam może wejść, a oni nie mam pojęcia, jak działa to miasto, jakby wszyscy są powiedzmy w Hollywood czy na wschodniej części, a no Beverly Hills nie ma nikogo. I są to, no powiedzmy, że piękniejsze okolice i później przechodząc tak dalej, jeżeli chodzi o ocean, Venice Beach, Santa Monica, to tam jest taki największy luz i myślę, że ludzie, którzy lubią naturę, ocean i bardzo ich tak ciągnie jakby w te strony, też osoby, powiedzmy, które chcą się już jakoś tak ustatkować i może tak odejść od tego centrum miasta, na przykład West Hollywood, gdzie wydaje mi się, że dużo osób przeprowadza się ze względu na swoją karierę, tam jest wszystko i jest duże takie skupienie się na właśnie pracy, to właśnie przy oceanie jest tak luźniej, na przykład Venice Beach jest dużo jakichś takich osób, tak się da poczuć wolność, że ludzie sobie cenią wolność. Zawsze przy Venice Beach, przy skateparku jest muzyka i na przykład ludzie na wrotkach, czy ludzie tańczą i jest też taki właśnie zupełnie inny świat. Oraz jeżeli chodzi o też taką spirytualną trochę część Los Angeles, to tam wszyscy, takie osoby, które są bardziej skupione na tym, przeprowadzają się, czy jakby da się to zauważyć, czy poczuć. Że jeżeli chcesz z kimś porozmawiać właśnie na te tematy, to możesz po prostu iść do Venice Beach, porozmawiać z jakąś osobą, która stoi tam przy molo albo robi jogę, jest na macie i tam jakby znajdziesz swoją, jeżeli jest to twoja na przykład jakaś grupa, to tam znajdziesz. I to jest też to, co lubię w Los Angeles, że czymkolwiek się nie interesujesz, to znajdziesz tutaj swoich ludzi, znajdziesz swoją społeczność, ponieważ jest tu tyle różnych ludzi z całego świata, różne zainteresowania i różne są też jakieś wydarzenia czy takie grupy, do których możesz dołączyć i możesz jakby znaleźć tutaj swoich ludzi. Jeszcze jest jedna okolica, która przychodzi mi do głowy i jest trochę inna niż wszystkie. Ja mam z nią dziwną relację, więc jestem ciekawa, jak ty odczuwasz downtown LA i czy w ogóle tam bywasz? Jest to okolica, o której się tak mówi, że nie jest tam bezpiecznie. Tak po prostu nie jest tam bezpiecznie, że tam też jest bardzo dużo bezdomnych i jest znana jakby część downtown, która się nazywa Skid Row, gdzie no ja nigdy nie byłam, tylko słyszałam, czy jest to takie miejsce, no wiadomo, gdzie jest najwięcej bezdomnych w całym Los Angeles. I myślę, że przez to, że jest to jakby tak znane miejsce i nie jest bezpiecznie, to mało osób, zwłaszcza z zachodniej części Los Angeles, nie jedzie tam, nie idzie tam, chociaż wiem, że jest mnóstwo nawet najlepszych restauracji w Los Angeles właśnie tam. To nie wiem, zawsze tak obserwuję tą okolicę bardziej z oddali, bo jednak są wieżowce i jest to takie, bardziej to przypomina powiedzmy, że Nowy Jork, no wiadomo, że to jest downtown. Też jeżeli chodzi o cały Los Angeles, to rzadko jest bardzo mało ludzi na ulicach. Jak ja na przykład byłam w downtown LA, to wśród tych wszystkich wieżowców na ulicach było bardzo mało ludzi, a na przykład powiedzmy, że w Warszawie albo jak byłam w Nowym Jorku, no to wiadomo, nie da się tego porównać do Los Angeles, gdzie jest człowiek na człowieku, albo wszyscy chodzą, albo są po prostu ludzie na ulicy, a no w Los Angeles, czy właśnie w downtown, pomimo, że powiedzmy, że to wygląda jak takie miasto i powinno się dużo dziać, jest dużo wieżowców, więc powinno być dużo ludzi, jakby nie ma nikogo, jest takie, trochę tak czuję, że to jest takie opuszczone miejsce, że nikt tam nie chce być i przez to wydaje mi się, że często nie czuję się bezpiecznie, bo brakuje tych ludzi na ulicy, że jakby nawet coś się stało, to no nie czujesz się bezpiecznie, że ktoś by pomógł, bo raczej każdy się boi albo no po prostu brakuje ludzi. A jak jesteś w jakimś miejscu, jakby w mieście, to nawet gdyby coś się wydarzyło, no to jak są ludzie wokół, no to jest bezpiecznie. Jakby wiesz, że ktoś zareaguje i że ktoś na przykład nie pozwoli sobie na coś albo nie zrobi ci nic, bo jest przecież tyle
świadków, więc to też. Jeżeli chodzi o downtown, to myślę, że jest takie jedno miejsce w Los Angeles, o którym za dużo nie wiem, chociaż wiem, że jakby stara się miasto albo ludzie tak odbudować trochę to miejsce, ale przez Skid Row myślę, że ma taką złą reputację. Wiesz co, powiem ci szczerze, mnie downtown też nie chcę mówić, że przeraża, ale też nie rozumiem tego fenomenu. Mam znajomą, która tam mieszka i uwielbia, bo właśnie przypomina jej trochę Nowy Jork. Jak się oswoisz z tymi dziwnymi widokami, czy ja też nie byłam na Skid Row, bo miałam taki nawet pomysł, żeby tam zajrzeć, żeby po prostu zrozumieć to miasto lepiej, ale dosłownie po naprawdę 20 metrach zawróciłam, bo już zaczynałam widzieć osoby, które dawały mi jakiś dyskomfort i po prostu poczułam, że nie jestem na to zupełnie gotowa. I to jest ciekawe, że powiedziałaś o tym, że jest pusto, bo rzeczywiście to jest to. Zastanawiam się, dlaczego tam jest taka dziwna energia? Tam jest rzeczywiście pusto, ale ciekawi mnie, czy w kontekście i downtown, i bezdomności, którą tam możemy zaobserwować, ale też powiedziałaś o Wenecji. Myślę, że też warto dodać, że na Wenecji jest też bardzo dużo bezdomnych, mimo że tam jest też dużo pięknych rzeczy, ale ta bezdomność jest bardzo widoczna. Czy tak jak wspomniałaś o Hollywood, że miałaś takie momenty, kiedy czułaś się tam zagrożona, czy właśnie ten kryzys bezdomności i ten problem to jest coś, co w jakiś sposób przeszkadza w życiu codziennym, czy ty właśnie masz takie poczucie, że nie czujesz się do końca bezpiecznie przez to, że te osoby są w twoim otoczeniu? Myślę, że to jest taki duży czynnik. Na przykład często mam jakiś, powiedzmy, pomysł, czy chcę coś zrobić wieczorem. Choćby na przykład jest to dosyć popularne w Los Angeles, taco trucks, żeby iść i po prostu na tacosy. To one są właśnie przy ulicach i często bardzo bym na przykład chciała i ze znajomymi, ale przez to, że parę razy byłam, to wiem, że w nocy nie jest bezpiecznie i przy takich taco trucks jest właśnie bardzo niebezpiecznie, ponieważ tam jest jedzenie, światło i tam dosłownie najwięcej osób właśnie bezdomnych się gromadzi i wiedzą może też, że właśnie tam ludzie przychodzą i to też jakby ja nie czuję się bezpiecznie jakby nigdy i właśnie wyjść jakimiś wieczorami, na przykład w Polsce, nie bałam się wieczorem wyjść na jakiś spacer. Jakby było też w okolicy, jakby w swojej okolicy czułam się, no wiadomo, bardziej bezpiecznie, a tutaj w nocy jakby nie wyjdę. Jakby jest na tyle jakiś taki strach, czy jakaś taka obawa, że coś się może wydarzyć, że jakby nie zaryzykuję i nie wyjdę. Nigdzie nie czułam się tak jak tutaj, że jakby na ulicy no, nie czuję się bezpiecznie. Że nigdy nie wiadomo, co się stanie, zwłaszcza przechodząc przy jakichś przystankach, idę do sklepu, który jest dosłownie 5 minut i mijam bezdomne osoby. Jest tutaj też dużo właśnie bezdomnych, które są pod wpływem po prostu narkotyków i da się to zobaczyć albo z jakimiś problemami psychicznymi, którzy robią jakieś rzeczy na ulicy albo po prostu potrafią na przykład potrafią wejść na ulicę z chodnika, gdzie jeżdżą samochody, jakby widać i czuć, jakby no nie jest bezpiecznie. Zwłaszcza właśnie nocą, czy wcześniej rano, to też jak właśnie schodziły mi różowe okulary i jeździłam na siłownię wcześniej rano i widziałam wszystkie osoby, które na przykład śpią na ulicy czy na przystankach o jakieś 8 rano, gdzie ludzie wstają i idą do pracy, a później też widać Hollywood, na przykład przy Walk of Fame, gdzie chodziłam przez jakiś czas na siłownię, to tyle osób, ile leżało po prostu na Walk of Fame poowijanych, czy są na przykład namioty porozkładane. U mnie na przykład też parę minut stąd jest ulica, gdzie dosłownie jest to ulica namiotów i nikt nic z tym nie robi, ale ja na przykład nigdy nie przechodzę przez tą ulicę, ponieważ nie zaryzykuję, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć, kto tam jest, kto jak zareaguje. I to jest coś, że też właśnie jak mijasz różne tego typu osoby, to nie wiesz, co się wydarzy. Jakby jest duże ryzyko i jest taki strach. I na przykład i często ludzie, na przykład ja wolę pojechać gdzieś samochodem, bo się czuję bezpieczniej, niż jakby wiem, przez jakie ulice będę przechodziła i boję się jakby tego ryzyka, czy samego takiego uczucia w ciele, takiego stresu po prostu, że no bo nigdy nie wiadomo. I też wiadomo, że to jest ogromne miasto i to, ile tutaj jest ludzi,
to jest tutaj duża przestępczość i cały czas się słyszy, że coś gdzieś się wydarzyło albo ktoś wiedział, że coś się wydarzyło i to wiadomo, jeżeli chodzi też o policję czy na przykład helikoptery, jakby co chwilę słyszę na przykład helikopter, który po prostu krąży w okolicy i po prostu wiem, że coś się dzieje i czy jest jakiś pościg czy cokolwiek. Często się zdarzyło, że na przykład moja ulica była zupełnie zamknięta i mnóstwo policji, ponieważ ktoś się zamknął w jakimś domu i jest uzbrojony, powiedzmy, i dosłownie na przykład na mojej ulicy i jest no, mnóstwo policji i coś się dzieje. Nikt nie wiadomo co, ale się dzieje. No myślę, że to budzi, no jakby jest mniejsze takie, no często właśnie nie czuję się bezpiecznie. Na przykład słyszę, że u kogoś w jakimś mieszkaniu czy w apartamentowcu, gdzie mieszkał, była na przykład jakaś strzelanina i dosłownie w mieszkaniu obok, gdzie mieszkała moja koleżanka i czy helikoptery, które lądują dosłownie na środku ulicy i ulice są całe zamknięte. To jest coś takiego, no co też było na początku bardzo szokujące, a teraz wydaje mi się, że już się przyzwyczaiłam. Ja tak się trochę spodziewałam, że to będzie odcinek grozy, bo jak myślałam o wszystkich moich refleksjach na temat Los Angeles, to ja czasami mam wrażenie, że jestem antyreklamą, ale to, co przychodzi mi do głowy i co pewnie nasuwa się wielu osobom, które czy słuchają naszych opowieści, to jest to, jaki jest, ja sama sobie zadaję to pytanie, jaki jest fenomen tego miejsca? Bo jak słyszysz o przestępczości, bezdomności, korkach, odległościach, pustych ulicach i tych wszystkich minusach, ludziach, którzy są, nie wiem, materialistyczni, którzy tylko networkują, to myślisz sobie, okej, okay, to w takim razie co sprawia, że to miasto jest jednak takim magnesem? To jest to miejsce, które zostało wykreowane w naszych głowach jako to właśnie place to be, jakby to miejsce, gdzie wszystko gdzie, nie wiem, marzenia się spełniają, tak? Miasto aniołów i to nie jest tak, że ludzie tam przyjeżdżają, stwierdzają, rozczarowanie, wyjeżdżamy, tylko realnie to miasto cały czas się powiększa i osoby, które tam przyjeżdżają, zostają, próbują, też jesteś takim przypadkiem, więc jestem ciekawa, jakby jak ty odczytujesz ten fenomen, co sprawia, że to miasto jest takie magnetyczne i dlaczego ludzie chcą w nim mieszkać, pomimo tych rzeczy, o których mówiłyśmy. Tak, myślę, że tak trochę na papierze to jest takie idealne miejsce, bo jeżeli chodzi o pogodę, i wiadomo, cały biznes jakiś filmowy, tyle się słyszy o tym miejscu i ogląda, to jest takie miejsce, gdzie każdy chce być. I myślę, że mało osób w Los Angeles jest w Los Angeles, że to jest jednak miejsce, gdzie każdy przylatuje z jakimś marzeniem i jest tutaj, jakby ja mam takie duże poczucie, że od ciebie dużo, że od ciebie dużo zależy, że jeżeli masz jakieś marzenie i chcesz coś spełnić, to tutaj masz dużą taką wolność i dużą szansę na to, żeby się udało. Że tu każdy ma taki, większość osób ma taki sposób myślenia, że cokolwiek sobie tam postanowią, to się spełni, jeżeli pracujesz, jeżeli wierzysz w siebie. Jest dużo osób takich zmotywowanych. I to jest coś, co mi się podoba, że każdy ma taki mindset, żeby się rozwijać i żeby spełniać te swoje marzenia. I jest, wiadomo, taka duża kultura też, jeżeli chodzi o pracę. Ludzie bardzo stawiają sobie tam pracę czy jakiś sukces na pierwszym miejscu. Ale też szczerze da się tak poczuć, że każdy to robi dla siebie i jednak każdy tak goni może za tymi wszystkimi rzeczami dla siebie, żeby spełnić jakieś swoje marzenia i żeby jakby mieć takie życie, które się chce. I przez to, że ludzie są z różnych zakątków świata, to jest taki, wydaje mi się, wspólny język, czy taki wspólny czym się można połączyć, że każdy jest trochę takim marzycielem, że chce coś, dlatego przychodzi do tego miejsca, bo tutaj jest bardzo dużo, jest dużo jakichś możliwości i są trochę takie drzwi otwarte, że da się tutaj osiągnąć jakby to co się chce. Myślę, że trzeba mieć jakiś taki powód, żeby się znaleźć tutaj. Trzeba mieć jakiś plan na to miejsce i co się chce zrobić w tym miejscu, jak to miejsce ma ci jakby pomóc jakby w twojej karierze, w twoich jakichś celach. I myślę, że jak ktoś ma plan i że to miejsce pomoże ci w tym, to jest taki pierwszy powód, żeby się właśnie tutaj przeprowadzić. Bo myślę, że jest tutaj duża szansa, żeby udało ci się. I jak ci się tutaj uda, powiedzmy,
no to da się mieć bardzo dobre życie. I to miasto też jest takie różnorodne i różni ludzie, to da się znaleźć swoją, jakby swoją grupę, swoją społeczność. Więc pomimo, że jesteś z jakiejś części świata, jesteś, nie jest to jakby twoje miejsce, to da się stworzyć tutaj swój dom, ponieważ jest tutaj tyle ludzi, którzy też próbują z tego miejsca stworzyć swój dom i to jest coś takiego łączącego. Jestem ciekawa, jak to się wiąże, bo taka refleksja do mnie przyszła teraz, że z jednej strony mamy tą pogoń za karierą, za realizowaniem siebie, za spełnieniem swoich marzeń. To jest takie bardzo o mnie, ja. Mhm. Jednocześnie do tego potrzebujemy ludzi, więc jest ten element networku, więc zastanawiam się, na ile to miasto mi jakby jest w stanie pomieścić w sobie takie prawdziwe, głębokie relacje i gdzie w tym wszystkim jest samotność w wielkim mieście. To, co poczułam, to, że każdy stawia siebie na pierwszym miejscu i myślę, że nie wiem, czy to jest właśnie przez kulturę, czy przez jakieś wartości Amerykanów, że jednak wolność i jakby individual freedom jest na pierwszym miejscu i każdy chce robić po swojemu i po prostu no, stawia się na pierwszym miejscu, jakby zawsze siebie, to da się to odczuć i właśnie takie relacje, na przykład bardziej transakcjonalne, co ty mi możesz dać, co mi to pomoże, jak ja nie zyskuję czegoś, to czemu mam być w jakiejś relacji z kimś. Da się poczuć dużą samotność w tym mieście, jeżeli chodzi właśnie o głębsze relacje. To zauważyłam, że łatwo jest mieć dużo znajomych, różnych znajomych i po prostu pisać, czy umawiać się raz na jakiś czas, czy spotykać się przy jakichś większych wydarzeniach. Jest to bardzo proste i każdy zawsze jest chętny na spotkania. To jest też jedna rzecz, którą zauważyłam, do której się musiałam przyzwyczaić, że jak kogoś poznajesz, to wszyscy są na tak, żeby się spotkać, a później, żeby coś wyszło z tych planów, to bardzo rzadko się to udaje. Więc da się odczuć taką samotność, że okej, jest dużo ludzi i fajnie się na przykład spędza czas, ale później, żeby zbudować bliższą relację, to jest trudniejsze, bo wiadomo, że to wymaga zainwestowania swojego czasu i chęci. A dużo osób jest bardzo skupionych na swojej karierze i też kogo mogą poznać, kto coś im da, ale wiadomo, że są tutaj osoby, które podchodzą podobnie do relacji, którzy chcą mieć głębokie relacje, więc trzeba po prostu znaleźć swoich ludzi i udało mi się przez właśnie odkąd tutaj jestem, to jest rok i prawie 5 miesięcy, znaleźć osoby, z którymi no, świetnie się dogaduję i jest to już jakby głęboka taka no, relacja na całe życie, ale też często się zastanawiam, czy nie jest tak na przykład w każdym dużym mieście, że jest ciężko, że to jest po prostu takie normalne, że jeżeli chodzi o głębokie relacje, to w nowym mieście, jak dopiero się to przyjeżdża i nie zna się nikogo, no to jest trudne dla każdego, nieważne w jakim miejscu, że to jest jednak bardzo takie uniwersalne tworzenie znajomości i że tutaj też to jest możliwe, że może jest trudniej, bo da się czuć jakby właśnie tą transakcjonalność, ale myślę, że nie jest to jakieś takie bardzo trudne, skomplikowane czy niemożliwe do zrobienia, żeby mieć jakieś właśnie głębsze relacje. No tak też sobie myślę, że ten network i bycie w pracy w przypadku branży kreatywnej wygląda po prostu trochę inaczej i to życie prywatne staje się częściowo pracą i my możemy trochę to wyolbrzymiać teraz, kiedy to analizujemy, także te osoby są właśnie bardzo interesowne i że to wszystko jest, jakby kręci się, to życie prywatne się kręci wokół kariery, ale w momencie, kiedy pracujesz na przykład w branży, no właśnie szeroko pojętej kreatywnej czy filmowej, no to nie jesteś codziennie w pracy i potem nie wychodzisz po pracy ze znajomymi, tylko ta praca raz jest, raz jej nie ma i prawdopodobnie każda interakcja może coś ci dać, więc to jest chyba też taka prawidłowość branży. Jestem ciekawa, bo właśnie jak mówiłaś o tych różnych typach osób z różnych dzielnic, które mają jakieś profesje czy zainteresowania, to nie wybrzmiało tak dużo o świecie filmu. Jestem ciekawa, na ile branża filmowa, na ile właśnie znane osoby czy aktorzy są częścią tkanki miasta, bo to też jest, myślę, taki stereotypowy widok, że przyjeżdżamy do LA i nagle Brad Pitt macha do nas na lotnisku i jedziemy taksówką i obok przechodzi, nie wiem,
Natalie Portman, czy jakaś inna osoba, i Leonardo DiCaprio pije drinka przy barze. Czy rzeczywiście tak jest, że te osoby są widoczne i jakby jak bardzo widać, że to jest stolica światowego filmu? Myślę, że widać, i ktokolwiek przyjedzie do Los Angeles na dłużej, czy pójdzie do miejsc, gdzie wiadomo, że chodzą te osoby, to się da spotkać. I to było coś, co mnie zaskoczyło, ponieważ myślałam, że nie będzie, że jakby ciężej będzie spotkać kogoś, na przykład takiego brata Pita, którego spotkałam dosłownie w restauracji, siedział obok, i dla mnie to było takie wow, że jakby to się też nigdzie indziej by nie wydarzyło, tylko no, w Los Angeles jest taka szansa po prostu, żeby spotkać te wszystkie osoby, i to było dla mnie, jest to jakby fajne. Za każdym razem, jak się widzi kogoś, no to jest takie jakby masz taki trochę starstruck, wiadomo, w zależności kogo spotkasz, i jest to takie normalne, że te osoby jakby się poczuć, że one tutaj żyją, że to nie jest coś, że takiego niesamowitego wow, widzisz kogoś i to jest, nie wiem, takie szokujące i że takie ma się duże szczęście, że kogoś widzisz, tylko to jest bardziej normalne. Jak chodzisz do jakiejś kawiarni, restauracji, to prawdopodobnie przez to, że jest też tyle tych osób znanych, sławnych, to jednak za każdym razem kogoś zobaczysz, kogoś spotkasz, zwłaszcza jeżeli chodzi o influencerów, i myślę, że przez to, że każdy się tutaj przeprowadzał na przykład przez pandemię, i zwłaszcza West Hollywood, czy później Silver Lake staje się coraz bardziej popularny. Są miejsca, gdzie wiem, gdzie jak pójdę, to że będzie tam ktoś. Wiem na przykład, że jeżeli chcesz spotkać, nie wiem, Hailey Bieber, Justina Biebera, to są stałe miejsca, do których chodzą. Jeżeli naprawdę ci zależy, żeby zobaczyć ich, to możesz się postarać, żeby ich zobaczyć. I to jest no coś, co mnie zszokowało, bo myślałam, że nawet będąc jakby w West Hollywood, mieszkając tutaj i chodząc do swojego Trader Joe's 5 minut i tam widząc celebrytów, to mam takie, że okej, ja jestem tutaj, że tak, że to jest to miejsce, o którym, które oglądałam, które obserwowałam, i tutaj mieszkają ci wszyscy ludzie, i że jestem w tym świecie, a już jakby nie obserwuję tego z boku, tylko tak, że to jest to. Więc myślę, że da się jakby poczuć, no jakby widzi się cały czas te osoby, i to też czy plus, czy minus. Myślę, że jak się tak obserwuje wszystko z daleka, no to jest to coś takiego ciekawego, i z czasem już jak widzisz kogoś sławnego, to nie jest już takie wow. Myślę, że wpłynęło to bardzo na to, jak patrzę na te osoby, że już tak nie stawiam ich, że wow, to są jakieś osoby w ogóle nie z tego świata, tylko bardziej da się tak jakby urzeczywistnić te osoby, że to są po prostu normalne osoby i one wyglądają normalnie i są po prostu normalne i są takie na wyciągnięcie ręki i nie różnią się niczym. Jest to po prostu normalny człowiek, a nie ktoś, kogo się wiesz, podziwia na przykład przez telefon czy przez właśnie ekran. Więc to myślę, że też dużo mi dało, że jak nawet kogoś spotykam mega sławnego, to nie jest już tak, z czasem się przyzwyczaiłam, już nie jest to takie wow, ktoś mega popularny i zaczynam panikować, i ludzie są też przyzwyczajeni do takich osób bardzo popularnych, i jednak jest taki szacunek, jeżeli chodzi o prywatność, bardzo mało osób podchodzi o jakieś zdjęcia, mało osób, jest szumu wokół właśnie osób, wiadomo, że czasami są paparazzi i to też się spotyka, i myślę, że osoby prawdopodobnie dobrze się czują, będąc tutaj, że nie są, że mogą po prostu żyć normalnie, że mogą chodzić sobie do kawiarni i że nie jest to nic trudne, że mogą żyć normalnym życiem. Myślę, że tutaj w Los Angeles. To jest mega ciekawe. Myślę, że super, że o tym powiedziałaś, bo to też jest pytanie, które się nasuwa. Skoro to miasto ma tyle różnych wad, jakby co sprawia, że ci wszyscy znani ludzie tam mieszkają, abstrahując od tego, że też branża ma tam serce, ale
dajmy na to, są to osoby, które mogą sobie pozwolić na dojazdy, to właśnie to jest myślę mega ważny argument, że czują się tam normalnie, że jest akceptacja wśród otoczenia, że takie osoby mogą się pojawić i mogą wyjść do restauracji i nie ma z tego powodu jakiegoś wielkiego poruszenia. Natomiast powiedziałaś mi wczoraj prywatnie coś ciekawego a propos tego, że co prawda nikt nie zagaduje, ale wszyscy się patrzą. Jak to jest z tym, mówiąc kolokwialnie, obczajaniem ludzi w miejscach publicznych, bo to mnie bardzo zaciekawiło wczoraj. Tak, to się na przykład wchodząc do jakiegoś miejsca, jeżeli ktoś tam jest popularny, to nawet jeżeli nie wiesz, kto tam jest, to da się wyczuć, że ktoś tam jest, przez to jak się ludzie zachowują. Jest po prostu najczęściej cisza, albo każdy jest nie skupiony każdy na udaje, sobie. Każdy udaje, że je obiad. Tak. I jest takie... Ludzie nie boją, po prostu ludzie się patrzą. Ludzie się patrzą, jak ktoś jest znany, ponieważ, nie wiem, ja na przykład mam tak, że jak jest ktoś znany, to ja się popatrzę raz, dwa razy i nie potrafię tak patrzeć na kogoś cały czas, chociaż mogłabym to robić, ale ja się z tym nie czuję komfortowo, bo od razu myślę o drugiej, jakby o tej osobie, że ta osoba na pewno się nie czuje komfortowo, jak się każdy patrzy. Ja zawsze do tego tak podchodzę, że wolę... Okej, widzę kogoś, jeżeli chcę coś, nie wiem, powiedzieć, chociaż często mam takie, że po co coś mówić? Chociaż, nie wiem, mam takie podejście, że co to zrobi tej osobie, jeżeli ja się powiem, jakby powiem coś, czy się przedstawię, jakby ta osoba mnie nie zna, jakby okej. Ale więc zawsze podchodzę bardziej do tego, że okej, widzę kogoś, ale jednak jest taki duży szacunek do ich prywatności, żeby się nie patrzeć i raczej tak działać, że udaje, że nie ma tej osoby tam, ale tak jakby patrząc po osobach, to ludzie nie mają problemu z tym, żeby się patrzeć, po prostu taki staring. Nie mają jakby z tym w ogóle... Gapić. Tak. I myślę, że te osoby po prostu znane są do tego przyzwyczajone i się też jakby z tym liczą, ale właśnie to, o czym mówiłaś, myślę, że to jest takie normalne, że tyle jest tych znanych osób i one się czują tutaj normalnie. I przez to, że jest tyle znanych osób, to myślę, że oni też potrafią się utożsamić, jakby potrafią się połączyć ze sobą i poczuć, jakby połączyć się w tym byciu sławnym, mają pewnie podobne jakieś trudności i potrafią znaleźć też swoją tą taką banieczkę czy swoją community. I myślę, że to jest takie bardzo ważne po prostu w swoim życiu mieć swoją społeczność i poczuć się zrozumianym i połączyć się w jakichś tam problemach czy jakichś rzeczach. To ja zdradzę, bo mi jeszcze powiedziałaś właśnie wczoraj, że jest taki fenomen, że ludzie udają, że są sławni, czyli że zakładają ciemne okulary, czapki i tak jakby chcą być inkognito, a tak naprawdę są inkognito, bo nikt ich nie zna. Albo właśnie mówisz, że wchodzisz gdzieś i widzisz, że pierwszy jest czek, czy aby na pewno nie jesteś kimś znanym, na kim warto zawiesić oko albo się potencjalnie przedstawić. To jest dla mnie niesamowite. To jest inny świat. Mhm. Tak, to jest coś na samym początku. Ja byłam w szoku. Ja myślałam, że dlaczego ludzie zwracają tak uwagę, ogólnie się na przykład patrzą. Jak wchodzę do kawiarni, wszyscy się patrzą. I miałam takie dlaczego i zaczęłam się pytać różnych osób, czy to nie wiem, jakby o co chodzi, czy też tak czują. I właśnie z wszystkimi osobami, czy właśnie jak rozmawiałam, to każdy to czuje i tylko później z czasem się jakby przyzwyczajasz do tego. Jest taka szansa, żeby spotkać kogoś sławnego, że ludzie po prostu się patrzą, czy cię rozpoznają, czym potrafią połączyć kropki, czy znają cię, jak nie, to wracają na przykład do pracy i z każdą osobą, ja też się często na tym łapię, że ktoś wchodzi i patrzę, bo wydaje mi się, że rozpoznaje tą osobę, a później okej, nie, że to nie jest ta osoba, na przykład, co przypuszczałam, że jest. I jest dużo takiego patrzenia i obserwowania, czy się właśnie kogoś nie rozpozna. To też myślę, że jest bardzo, jak się dłużej tutaj jest, da się to rozpoznać i tak poczuć, że ludzie się będą patrzeć i nawet nie w taki oceniający sposób, w zależności jakby od miejsca, ale po prostu, że ludzie się patrzą, że trzeba się przyzwyczaić, że ludzie po prostu się patrzą i na przykład w Europie czy w Nowym Jorku nie czułam się tak. Czujesz, że trochę giniesz wśród, jakby w tłumie, że każdy jest skupiony na sobie
i jakby nikt się nie rozgląda, nikt się tak nie patrzy, nie czujesz tego, a tutaj jednak każdy się rozgląda bardzo. To jest jakieś miasto paradoksów, bo z jednej strony rozglądasz się za innymi, ale tak naprawdę potencjalnie widzisz w tym własną korzyść. Tam jest dużo takich ciekawych zależności. Dla mnie to jest niesamowicie fascynujące, ale też wracając do tego, co mówiłaś o tym stawianiu ludzi na piedestale, to mi się wydaje, że szczególnie dla osób, które właśnie wychowane w tym amerykańskim śnie i w takiej gloryfikacji popkultury. Ja sama jestem jedną z tych osób, że wiesz, jakby moja mama zaraziła mnie miłością do filmu i ja od dziecka miałam takie poczucie, że osoby sławne, w sensie sławne gwiazdy filmowe, to są nadludzie. I to były osoby, które dla mnie, mi się wydało, że są po prostu z innej kategorii. To takie przebywanie w tym środowisku może nam ich tak urealnić i właśnie sprawić, że zaczniemy traktować tych ludzi jak takie same osoby, tylko które po prostu mają inną pracę, ale która de facto nie mówi nic o tym, jakimi są ludźmi, i to może dla wielu osób brzmieć jak jakiś totalny banał, jeżeli ktoś nigdy nie był podpięty pod ten sposób myślenia. Ale ja przez to, że się z tobą utożsamiam, że też miałam jakąś wyidealizowaną wersję rzeczywistości, na przykład z Los Angeles czy osób sławnych, to wydaje mi się, że takie doświadczenie jest potrzebne, żeby nawet nam to trochę spowszedniało i wtedy no, inaczej podchodzimy do tych ludzi, inaczej podchodzimy w ogóle do konceptu bycia sławnym czy popularnym, więc wydaje mi się, że to jest no, fascynujący temat, ale też jestem ciekawa, jak ty podchodzisz do tego tematu w kontekście branży właśnie, czy szeroko pojętej medialnej, influencerskiej, czy masz takie poczucie, że to miejsce oferuje tobie więcej szans, czy jest inspirujące, czy jakby zachęca do tworzenia, jakby jak ty się odnajdujesz w tym świecie jako twórczyni, będąc w Los Angeles, czy ciebie to jakoś dotyka, albo coś zmieniło? Myślę, że tutaj jest, przez to, że jest tak dużo osób, które to robią, jest to takie coś bardzo znormalizowanego, typu nagrywanie w miejscu publicznym, czy robienie jakichś zdjęć, po prostu jak gdzieś idziesz do jakiejś kawiarni, czy gdzieś przechodzisz, to jest wiele osób, które robią sobie zdjęcia, czy nawet selfie na ulicach, czy w jakichś kawiarniach, i to jest takie bardzo normalne i nikt na to nie zwraca uwagi i często ma się takie wrażenie, że każdy jest influencerem w Los Angeles, ponieważ każdy robi zdjęcia wszystkiego, powiedzmy, nawet jak idziesz do kawiarni, to jednak każdy jest na telefonie, czy każdy też tak się trochę prezentuje, jakby był influencerem. Jakby ciężko jest rozpoznać, kto się tym zajmuje, jako na przykład, że to jest praca, a kto po prostu to robi dla siebie. Mam takie właśnie często przeczucie i to, jakie dało mi korzyści, to wydaje mi się, że nie ma tutaj, ja się na przykład też spotkałam z tym, że nie jest to jakby temat tabu, że to nie jest coś na przykład niefajnego, czy po co, czy złego, żeby prowadzić social media, że jednak tutaj jest to takie, o, że super, że coś robisz. Też ja tutaj spotkałam osoby, które nie interesowały się, nie robiły nic w social mediach, a po przeprowadzce zaczęły, ponieważ tyle osób to robi, że ty też zaczynasz, jakby masz ochotę i też możesz zobaczyć, że okej, jak tej osobie się udało i ta osoba to robi, to dlaczego nie ja? I da się jakby tak poinspirować, ale myślę, że też to jest takie bardzo nierealne miejsce, jeżeli chodzi o ilość. Wydaje mi się, że w żadnym miejscu, tak mi się wydaje, nie ma tak wielu osób, które próbują działać na social mediach. Dosłownie każdy, czy przez właśnie ten networking się wymieniają Instagramami. Instagram to jest takie duże trochę portfolio, czy takie ID, kim jesteś, i ludzie zwracają bardzo uwagę na to, jak prezentujesz się na Instagramie. To jest coś, co myślę, że ludzie w bardzo taki nawet no, niezdrowy sposób kreują się bardzo w social mediach. I może nawet czasami bardziej im zależy na tym, jak wyglądają na Instagramie, niż w prawdziwym życiu, albo zamiast iść sobie na kawę i pogadać z kimś, to na przykład siedzą na telefonie, robią zdjęcie tej kawy, dodają Instastory i da się to wszystko jakby zaobserwować, że dużo rzeczy się robi nie dla siebie, ale bardziej na przykład dla swojego, wiesz, Instagrama, czego ja bardzo nie lubię, i ja akurat jestem bardzo taka, stawiam dużo jakoś takich granic. Nie lubię być na przykład na telefonie w miejscach publicznych, a po prostu lubię robić takie bardziej, lubię robić te rzeczy bardziej dla siebie. Na przykład tutaj niektórzy, jakby mam poczucie, że niektórzy robią jakieś rzeczy
nie z takiego, nie z ochoty, że mam ochotę to zrobić, tylko wszyscy to robią. Widzę na Instagramie, że wszyscy chodzą do, jakby idą do tego miejsca, więc ja też pójdę. Jest trochę też takie, ludzie starają się, myślę, że jest dużo porównywania się, kto co robi, kto gdzie był, kto jak wygląda i też takie dążenie, żeby robić te same rzeczy, co osoby, których się na przykład stawia na piedestale, czy obserwuje, żeby dorównać im. Myślę, że też cały taki trend, jeżeli chodzi o Air One i wszystkie osoby, które tam chodzą, to bardzo dużo osób tam idzie, pomimo, że jest to bardziej jakiś taki trend, wydaje mi się. To ludzie chodzą, ponieważ wiedzą, że inne osoby tam chodzą. Poczekaj, mała wstawka. Air One to jest po prostu już kultowy supermarket w Los Angeles i chyba nie tylko. Ma kilka swoich sklepów. Jest tam wszystko, co wellnessowe z każdej kategorii i jedzeniowej, i kosmetycznej. W zasadzie może być taki tak zwany one-stop shop w sumie teraz. Chyba tam wszystko można serio kupić, łącznie ze świeczką. Więc jest to miejsce, które jest bardzo, bardzo drogie. Wszystko jest piękne. Ja uwielbiam tam wchodzić. Jest to dosyć nierealistyczne miejsce właśnie, jeśli chodzi o ceny, ale dla mnie to nadal jest po prostu ciekawostka kulturowa. Natomiast właśnie możesz kontynuować, bo wydawało mi się, że wiesz, potrzebny jest taki mikrokontekst, ale dla mnie to nadal jest miejsce, gdzie o, wiesz, fajny sok czy smaczna, nie wiem, kawa, tam mają cudowną tak zwaną garmażerkę. Tam kocham te wszystkie gotowe dania, które można sobie wziąć jako lunch. Natomiast jest to przede wszystkim cudowne miejsce do obserwowania ludzi. I dlatego oddaję ci głos, dlaczego Air One stał się instytucją i trendem, a niekoniecznie już sklepem. Myślę, że no właśnie Air One to nie jest już sklep, tylko to jest bardziej taka marka i bardziej każdy wie, jak Air One działa i każdy wie, jakie są tam ceny. Wiadomo, jest to jakby najdroższy sklep, w którym można robić zakupy. Czyli osoby, które chodzą tam, no to o czymś to świadczy. I myślę, że bardzo dużo osób tam chodzi po prostu, bo też właśnie świadczy bardzo o twoim trochę takiej pozycji, trochę twoim statusie społecznym, że nie każdy może tam chodzić i robić zakupy. I też zauważyłam to, jak osoby wypowiadają się, że na przykład da się to wyczuć, jeżeli ktoś w konwersacji mówi, że nie idzie do sklepu, tylko idzie do Air One, albo jest to trochę takie, żeby takie na pokaz, że tam się chodzi, powiedzmy. Wiem, że jest bardzo dużo osób, dla których to jest po prostu normalny sklep i robią tam zakupy, ponieważ tak, to jest też sklep, wydaje mi się, nie dla każdego. On nie został stworzony dla każdej osoby, czy żeby szerzyć wiedzę i świadomość odnośnie zdrowego dbania o siebie, zdrowego jakby odżywiania, tylko to jest sklep dla specyficznej grupy osób, które chcą dbać o siebie i które interesują się zdrowiem i chcą najlepszej jakości produkty. Każdy sobie też zdaje sprawę w takim spektrum, jak bardzo jest to wszystko takie podkręcone, ponieważ wydaje mi się, że dałoby się Air One mógłby wyglądać w taki sposób, gdzie by był bardziej jakby dostępny dla ludzi, jeżeli chodzi właśnie o zdrowe jedzenie, ale na tym im nie zależy. Im zależy, żeby trafiać do tych osób, do tego, ja zawsze się śmieję, właśnie 1% ludzi na świecie. Więc to jest po prostu miejsce nie dla każdego. Tak samo powiedzmy jak restauracje, różne miejsca w Los Angeles są stworzone dla tych osób, którzy po prostu mają pieniądze. To jak się promują, to myślę, że jest właśnie pod osoby, też na przykład celebrytów, przez to, że robią różne kolaboracje, na przykład z Hailey Bieber i wypuszczają te wszystkie smoothie, gdzie kosztuje smoothie tam, wiesz, $20 i każdy wie, że to jest przesada. Prawdopodobnie było zapotrzebowanie dla tych osób na takie miejsce i to jest super, ale też to, jak sklepy tutaj wyglądają, to też było ogromne jakby zaskoczenie i coś, co ja bardzo lubię, typu Whole Foods, jak wygląda taka ściana z wszystkimi warzywami, tylko też nie każdy sobie może jakby pozwolić na chodzenie do Whole Foods i tu jest właśnie taki duży kontrast pomiędzy osobami, które bardzo dbają o siebie, zdrowo się odżywiają, bardzo dbają o siebie, a później osoby, które no nie mogą sobie pozwolić na to i nie ma takiej trochę
takiej middle ground, nie ma takiej środkowej jakby osoby. Jest tak samo jakby osoby, są osoby bardzo bogate albo po prostu bogate, albo takie skrajnie ubogie, czy właśnie no, ubogie, które nie mogą sobie pozwolić na te rzeczy. Jest ciężko o taką jakąś równowagę w tym. No tak myślę, że tutaj znowu wracamy też do tego tematu właśnie statusu, prestiżu i z jednej strony taki Air One może być dla kogoś normalnością, bo może sobie na to pozwolić, ale jednocześnie jest też mega aspiracyjny dla dużej grupy osób, bo pomimo, że nie stać mnie na to, żeby chodzić codziennie, robić tam zakupy, to pójdę spróbować smoothie od celebryty, żeby chociaż na chwilę posmakować dosłownie tego stylu życia, więc myślę, że wiesz, od strony takiej właśnie analizy rynku i marketingu i brandingu, to jest to totalny strzał w dziesiątkę. Myślę, że budzi różne skrajne emocje tak naprawdę wśród ludzi. Jakby jestem też świadoma, jak to wygląda, a nadal jestem, mam takie poczucie, po prostu też jestem taką osobą, że dla mnie patrzenie na ładne rzeczy, jeszcze jedzeniowe, to jest jedna z ulubionych czynności moich życiowych, więc dla mnie wejście do takiego Air One jest po prostu bardzo miłym doświadczeniem estetycznym. Ale kiedy opowiadałaś, czy o tym sklepie, czy o tym, że pojawiają się memy, to skojarzyło mi się takie stwierdzenie, że it's so LA. Więc jakbyś mogła powiedzieć, jakie są takie, nie wiem, czy czynności, czy właśnie jakieś aktywności w ciągu dnia, czy takie małe zachowanka, czy nawet powiedzonka, cokolwiek, które są totalnie LA. To co to by było? Jeżeli chodzi o trendy w Los Angeles, to na pewno to jest, wiadomo, że hajki to jest numer jeden. Wszyscy po prostu chodzą na hajki, żeby spotkać się z znajomymi. Wszyscy, bardzo dużo osób chodzi, to jest świetne. Właśnie to takie dbanie o siebie, branie na przykład różnych klas, pilates, czy po prostu trenowanie w grupach, to jest mega popularne i tak, żeby się wtopić, jeżeli chce się tak pożyć takim LA lifestyle, to fajnie jest właśnie spróbować. Wydaje mi się, że no, większość osób, albo nawet każdy chodzi, jest, ma jakąś karnet na siłowni, czy jakiś karnet właśnie na jakieś klasy i to jest coś bardzo takiego on trend. Później targi farmerów w weekendy, każdy chodzi i to jest coś, co ja na przykład uwielbiam, że ludzie sobie wychodzą, żeby kupić produkty od właśnie różnych jakby od farmerów i pochodzić. I to też jest taka fajna community, że za każdym razem, jak się idzie na ten targ, to się jednak spotyka te same osoby, ponieważ w każdej tej takiej dzielnicy jest przynajmniej jeden ten taki targ i to jest bardzo fajne. A chodzenie w stroju sportowym po ulicy? To też mi przyszło do głowy. To też. Myślę, że to takie porównanie, jeżeli chodzi o Europę, tu myślę, że ludzie mają więcej takiego luzu i właśnie jest duża taka wolność, że ludzie za bardzo nie, jak powinnam wyglądać. Chociaż też właśnie w zależności, myślę, że to jest takie trendy, też bardzo właśnie modne, żeby chodzić na sportowo, że ludzie chodzą na sportowo ubrani, ponieważ to też trochę tak pokazuje, że jakby dbasz o siebie i każdy lubi mieć jakieś fajne dziewczyny, zwłaszcza fajne jakby zestawy, stroje sportowe i biegają, widać jakby po mieście. Więc to też jest bardzo znane, jakby że na przykład po jakiejś takiej klasie czy po jakimś hajku w stroju sportowym idziesz gdzieś na jakąś kawę z kimś albo idziesz do sklepu i biegasz przez połowę dnia w tym stroju sportowym, gdzie nie wiem, no, w innych miejscach nie wiem, czy też tak to działa. No wydaje mi się, że nie. Myślę, że to jest bardzo takie właśnie Los Angeles. A potem stoisz w korku. I to jest dzień tak. W LA. Słuchaj, nie wiem, jak to się stało, bo padały tam hasła, że restauracje w paru momentach naszej rozmowy, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważne pytanie, żeby dowiedzieć się, jak smakuje LA. Na początku wiedziałam, że wiadomo, Stany Zjednoczone to fast foody i to jedzenie, jakość też tego jedzenia trochę mnie tak powiedzmy przestraszyła, ale z czasem bardzo polubiłam i tak pokochałam Los Angeles i doceniłam za właśnie gastronomię, ponieważ jest tu tyle miejsc
jest po prostu wysyp miejsc, jeżeli chodzi o restauracje, kawiarnie, gdzie myślę, że będąc tutaj przez parę dobrych lat, nigdy jakby nie odkryję wszystkich, jest tak dużo bardzo dobrej jakości, czy jakby bardzo dobrych miejsc. I to, co najbardziej mi się podoba, to to, że jest tutaj kuchnia z każdego zakątku świata i możesz się dosłownie transportować do różnych miejsc. Na przykład ja tutaj pokochałam kuchnię indyjską i dosłownie jak idę do jakiegoś miejsca, to czuję się, jakbym przeniosła się w inne miejsce. I jest wszystko takie bardzo tradycjonalne i autentyczne. I cokolwiek chcesz spróbować, jaką kuchnię świata, czy na przykład meksykańską, czy sushi, czy w zależności też od różnych okolic, możesz po prostu znajdziesz wszystko. Jest tutaj wszystko dostępne i bardzo dobrej, bardzo autentyczne, bym powiedziała. Też czuję tutaj, że jest ogromna inspiracja z Europy. Jeżeli chodzi o jakieś bary z winem ze Skandynawii, jest tyle, po prostu ludzie biorą inspiracji, to jak wyglądają restauracje, czy jak wygląda jedzenie, jakby wszystko, pomysły. I to bardzo lubię w Los Angeles i też jak się przeprowadziłam i tęskniłam właśnie za Europą, to też miałam takie poszukiwania, żeby znaleźć najlepsze pieczywo, najlepszy chleb, najlepszego croissanta tutaj i wszystko jest tutaj dostępne. I znowu mamy miasto kontrastów, bo jest i fast food, ale jest też ten trend zdrowego jedzenia i właśnie pamiętam, że to było coś, z czym wróciłam z mojego pobytu w LA, że to zdrowe jedzenie może być tak dobrze opakowane, że nie tylko chodzą na to jedzenie osoby zainteresowane właśnie, nie wiem, zdrowym stylem życia, więc możesz zabrać znajomych, dla których to nie jest istotne, a jednocześnie właśnie nie musisz iść do jakiejś sieciówki z dziwnym światłem i tandetnym wnętrzem, żeby zjeść zdrowego bowla. I to uważam, że jest super i że tego nadal brakuje w naszej wyidealizowanej Europie, że jednak to zdrowie jest gdzieś tutaj kompromis. Pojawia się kompromis właśnie w tej zdrowej kuchni, a LA jest w tym bardzo dobre. Czy podzieliłabyś się kilkoma takimi swoimi ulubionymi adresami jedzeniowo, kawowo, winnymi? Właśnie mam bardzo dużo. Myślę, że każdym razem jak ktoś by właśnie przyjechał do LA, bym miała kogoś gdzieś zabrać. Pierwsze miejsce, które wywarło jakby największe takie wrażenie, które jest dosyć proste, to jest Courage Bagels. I to jest miejsce z bajglami na zakwasie. To są... Dla mnie to po prostu jest jakiś kosmos totalny. I wszystkie jakby dodatki... ja kocham jakby takie zwykłe bajgle, jakie nie interesują mnie. Jakby taki zwykły na przykład nowojorski bagel jest po prostu bułką, że tak powiem, ale ten taki na zakwasie jest czymś niesamowitym. Dla mnie to zupełne w ogóle odkrycie, nigdy się z czymś takim nie spotkałam. I to jak, i właśnie oni robią najlepsze bagle jakby w całym LA i to jak oni podchodzą do tego, na przykład do dodatków, jest wszystko idealne, że lepiej by się nie dało, typu, że na przykład jest bagel z serkiem śmietankowym, tak, cream cheese, później pomidor, jest oliwa super jakości, skórka z cytryny, sok z cytryny, później sól w tych takich płatkach, pieprz i to jak tutaj właśnie ludzie w tych takich najlepszych miejscach w Los Angeles biorą pod uwagę te takie szczegóły, to jest jakby lepiej się nie da, więc Courage Bagels to zawsze jest też zawsze tak ogromna kolejka, jeżeli się chce, że to trzeba też wziąć pod uwagę, zawsze jest kolejka, więc to jest takie jedno miejsce, gdzie każdego bym zawsze zabrała. Później Great White, o którym mówiłam, to jest jedzenie, uważam, że mega dobrej jakości, jest mega pyszne. Tam jest moje ulubione śniadaniowe burrito. Przetestowałam chyba każdy w Los Angeles. To jest coś też takiego nowego, co myślę, że nie wiem, czy dopiero w Los Angeles odkryłam, że coś takiego jest i bardzo jest to znane. Więc to jest takie miejsce, gdzie jest jedzenie bardzo dobrej jakości, zdrowe, ale też takie normalne, bym powiedziała. Mój ulubiony bar z winem to jest Lolo Wine Bar w East Hollywood. Tam na przykład to jest też takie miejsce, gdzie bardzo dużo celebrytów wchodzi. Jest dosyć ciemno, tak bardzo prywatnie można się wtopić. Tam spotkałam
Roberta Pattinsona, tu miałam też takie wow. Więc to jest bardzo dobry park, który lubię. Który jeszcze... Później z tajwańskim jedzeniem, zupełna w ogóle nowość dla mnie, Pine and Crane w Silver Lake, to też zawsze tam wracam i zupełnie nowe smaki, mega autentycznie to mogę polecić. Night Plus Market z tajskim jedzeniem, też mega autentyczne, uważam, że najlepsze w LA. Old Time to jest taka restauracja w Los Feliz, bardzo bym powiedziała europejska, taka farm to table, ale też mega dobra jakość i no i przepyszne jedzenie, to też takie moje ulubione miejsce. Włoskie to jest Batseri, wydaje mi się, że Batseri czy Bacheri w Eco Park przy Silver Lake, moje ulubione właśnie włoskie jedzenie, mają focaccię niesamowitą i chyba tyle. Jest tyle miejsc, dosłownie moja mapa w jakby Google jest obklejona, jest tyle po prostu miejsc i wydaje mi się, że nieważne jak długo tutaj będę, też nowe miejsca tak szybko powstają, że nigdy nie skończą się jakby miejsca i zawsze można coś odkryć nowego i to ja na przykład, ja to uwielbiam, że gdy mieszkałam w Warszawie, mogę to porównać, to jakby w pewnym momencie miejsca się skończyły, pomimo, że mieszkałam przez rok, to wiadomo, że są jakieś takie ulubione typu, nie wiem, Bibenda i tak dalej, to jakby w pewnym momencie się to skończyło, a tutaj czuję, że dopiero tak jakąś cząstkę odkryłam i że jeszcze tyle jest przede mną. I to jest bardzo fajne, zwłaszcza dla mnie, która jakby ja uwielbiam no, gastronomię i to jest jakaś moja pasja, hobby. LA jest foodie rajem w takim razie. Mm-hmm. Ja z jednej strony myślę sobie, że jestem mega głodna w tym momencie, a u mnie jest już chyba w 8:30. To po pierwsze. Po drugie mam wrażenie, że ominęło mnie dużo cudownych pyszności w LA, więc planuję kolejny wyjazd. Natomiast powiedz mi, czy jest takiej kategorii bardziej może nie turystycznej, ale czy kulturalnej, czy spacerowej jest... czy są jakieś miejsca, które byś poleciła? Dosłownie kilka na takie odkrywanie miasta. Myślę, że bardzo fajnie jest pójść taką drogą trochę Hollywood i na przykład jeżeli są jakieś miejsca takie filmowe, które się jakby zna, jakieś adresy. Myślę, że takie najsławniejsze adresy to jest Sunset Tower Hotel albo Chateau Marmont. To zawsze w jakichś filmach się przewija i tam jest, da się poczuć taki klimat starego Hollywood. Coś, co uwielbiam tutaj też, to są kina takie malutkie, gdzie po prostu pójście sobie do kina jakby w Los Angeles, takiego malutkiego, gdzie czujesz, że to kino po prostu przetrwało już trochę i jest taka mniejsza sala, a nie może iść do jakiegoś największego kina na coś, czy na przykład ten Chinese Theater, gdzie są różne różne seanse, to jest świetne. Jeżeli chodzi o spacer w Los Angeles, dla mnie jakby zawsze będzie to taka wschodnia część bardziej interesująca, typu Silver Lake, nawet taka główna ulica, czy Eco Park. To są właśnie okolice, w których da się chodzić i może właśnie da się ominąć trochę taką, da się trochę ominąć te główne ulice. Ale jeżeli chodzi o spacery w Los Angeles, to wydaje mi się, że najlepsze to są hajki w naturze, czy przy oceanie. Jest tyle tutaj właśnie miejsc do wspinania się, do chodzenia. Hollywood Sign Hike dalej jest jakby jednym z moich ulubionych, czy Griffin Observatory. To jest no, ulubiony o mój park, to jest Barnstall Park w Los Feliz, gdzie jest niesamowity widok i no, to jest jedno z moich takich ulubionych miejsc, ponieważ tam są ludzie i zawsze o zachodzie słońca wszyscy tam siedzą, robią pikniki, czytają książki, są ze znajomymi, czy na przykład piją wino i daje mi to takie duże poczucie, jak na przykład w Paryżu jest przed wieżą Eiffel, jakby ludzie siedzą sobie i piknikują, to tam jak przyszłam, to od razu poczułam ten sam klimat i no jest przepiękny widok na cały Hollywood i po prostu jest zachód słońca, jest Hollywood sign, tak wszystko widać trochę z 360. I to jest moje zawsze takie ulubione miejsce.
jeżeli właśnie chodzi o spotkanie, czy żeby po prostu pójść, poczytać książkę, no i świetny widok, czy jest dużo właśnie takich miejsc, gdzie po prostu widoki, jak się gdzieś powspinasz na górę, czy na downtown LA, to jak widzisz, to jest zawsze takie, że wow, że te widoki nigdy nie przestanę się jakby zachwycać widokiem palm i tych gór i wszystkiego. A jak opisałabyś Los Angeles w 3 słowach? Myślę, że magiczne, rozległe i kontrastowe. Uważam, że to całkowicie spaja to wszystko, co powiedziałaś w naszej dzisiejszej rozmowie. I na sam koniec pytanie, które zadaję każdemu i które wieńczy każdy odcinek z tej serii, to jest, jeżeli nie Los Angeles, to... Wow. Myślę, że chyba najlepiej, jakbym powiedziała, pierwsze, co mi się pojawiło w głowie, to był Paryż. Nie wiem dlaczego. Znaczy, wiem dlaczego lubię Paryż bardzo. I jakbym się tu nie przeprowadziła, to były plany, żeby zobaczyć, jakby było w Paryżu. A drugie coś, co od razu mi podpowiedziało, to było Hawaje. Też się jakby pojawiło. Że jak byłam mała, to miałam taką wizję ogólnie na swoje życie, że przeprowadzę się do Los Angeles, tutaj moja kariera i wszystko będzie i będę jakby super, wszystko sobie osiągnę, co chcę, a później jak będę miała dzieci, to się przeprowadzę na Hawaje i tam dom i wszystko i już będzie tak wolniej. Więc to też jest dosyć ciekawe, ale myślę, że z czasem tak trochę odpuszczam jakieś takie planowanie i jakąś taką odpuszczam dążenie do jakiejś takiej wizji życia, tylko bardziej jak się czuję, jak jest teraz i tak trochę bliżej siebie, ani gonienie za czymś, ale tak. To, co mi przyszło pierwsze do głowy. Słuchaj, to się okaże, czy te miejsca się zrealizują, ale póki co życzę ci, żebyś po prostu korzystała z tej możliwości bycia w LA i smakowała tych przepysznych miejsc, których ci bardzo w tym momencie zazdroszczę i cieszyła się słońcem, które na pewno pojawia się na niebie. Może nawet jak nie jest zawsze słonecznie, bo wiadomo, że też w Kalifornii Południowej różnie bywa ostatnimi czasy, ale jest przynajmniej trochę cieplej, więc ja tobie bardzo dziękuję za tę rozmowę, która była bardzo długa, a jednocześnie mam wrażenie, że jeszcze jest tyle rzeczy, które mogłybyśmy zgłębić, bo tak jak powiedziałyśmy razem, to miasto jest całym wszechświatem, więc wiele się tam dzieje i wiele jest różnych dróg, które można poddać refleksji. Natomiast tak jak powiedziałam, bardzo ci dziękuję za to, że podzieliłaś się swoją historią i swoimi wrażeniami i trzymam kciuki za dalsze przygody w LA. Bardzo dziękuję i dziękuję bardzo za rozmowę. Ogromny zaszczyt i tak, zapraszam do Los Angeles zawsze. O, do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka i całej serii Jak Żyć. Zapraszam do rozmowy w komentarzach na Spotify, na YouTubie i moim Instagramie Karolina Sobańska, gdzie czeka na Was jeszcze więcej ciekawych treści. Do usłyszenia za tydzień.